Dzisiejsza uroczystość, wesele Oliwii i Mateusza, to również wydarzenie cudowne. I nie tylko przenośnie, nie tylko bo cudowna para, bo elegancko, pięknie ubrani, bo sami w sobie pewnie też wewnętrznie i zewnętrznie cudowni, ale to wesele, ten ślub, ta uroczystość będzie cudowna, bo dzisiaj też dokonają się dwa cuda. I tak oto dzisiaj Oliwia i Mateusz przychodzą do świątyni jako jeszcze dwie osobne jednostki. Dwie historie życia, chociaż znają się pewnie dawno, od dawna. Ile lat? Siedem. No, siedem lat. Ale to nadal są dwa atomy, które po tym świecie sobie krążą, mają się po sobie bardzo, ale są jeszcze dwojgiem obcych sobie ludzi. Chociaż mają mnóstwo wspólnych momentów i znajomych, i na fejsie pewnie mają dużo wspólnych znajomych. Tak. I dzisiaj nie będziemy tutaj dokonywać cudu przemiany wody w wino. Pewnie chcielibyście. Takiej władzy nie mam, takiej mocy nie mam. Panu Jezusowi też pewnie na tym nie zależy. Ale dzisiejszy cud będzie polegał na czym? Że ta codzienność, którą dzisiaj przychodzi Oliwia i Mateusz, bo dzisiaj, wiadomo, uroczyści, ale pewnie za 2-3 dni, kiedy te emocje spadną, kiedy trzeba wrócić do codzienności, być może nawet do pracy, chyba że tak, do pracy. Musimy posłuchać, wsłuchać się w pragnienia naszych nowożeńców, czego od siebie chcą, jakie są ich pragnienia, jakie są ich plany i z czym dzisiaj do świątyni przyszli. Ja, Oliwia. Ja, Mateusz. Biorę ciebie, Oliwia, za żonę. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci.